Środa, 31 października, 6:48 czasu środka europejskiego. To są komentarze giełdowe Bossa FX. Zapraszam do wysłuchania analizy technicznej wybranych instrumentów futures na indeks giełdowy. Kurs futures S&P 500 znajduje się w rejonie 1408 punktów, poniżej oporu 1411 punktów. Średnie eksponencjalne z 65 oraz ze 100 godzin zwyżkują poniżej EMA 200, która nieznacznie opada. Jest to układ typowo konsolidacyjny pomiędzy 1395 a 1411, przy czym także ważny opór to 1416. I teraz wszystko zależy od albo przełamania oporów, albo przełamania wsparć. Natomiast warto zauważyć, że linia sygnału wskaźnika CCI opada. Tak? A skoro opada, mieliśmy wczoraj konsolidację. A z tej konsolidacji kurs wybił się górą. Następnie próbował zbudować konsolidację na poziomie 1409, 1411, 12 i to nie wyszło. Kurs tej konsolidacji wybił się dołem. A mamy ciąg czarnych świec i bardzo lokalny trigger level dla krótkich pozycji na poziomie 1409,60, ale także 1411,43 jest bardzo ważny jako taki punkt zwrotny, aby zagrać z tego układu do dołu. I tak, z tej konsolidacji, o której już wspomniałem, kurs wybił się dołem. Mamy ruch inicjujący do nowych spadków zgodnie z linią sygnału wskaźnika CCI. I jeśli EMA 100 zostanie pokonana do dołu, czyli zobaczymy nowy, silniejszy impuls lub brak przełamania 1411,43 w górę, to ta korekta spadkowa zacznie przyjmować impuls istotny, a skoro tak, to zobaczymy ruch w stronę 1395 punktów i taka prognoza jest nieco bardziej prawdopodobna niż wybicie się ponad opór 1416 punktów. Zobaczmy teraz na futures dla indeksu Dow Jonesa. Kurs oscyluje w rejonie 13.042. Układ praktycznie jest ten sam. Wybicie z konsolidacji dołem, a zachowanie bariery 13.66 albo generalnie takiego punktu trigger level 13.57, a to ruch inicjujący w stronę 12.971, a także EMA 200 znajduje się powyżej wolniej szybszych średnich eksponencjalnych w układzie H1. Z kolei tendencja dla frankfurckiego DAX-a jest nieco bardziej płaska. Tutaj mamy zachowanie konsolidacji, a jej dolny zakres to 7270, górny 7288. Jeśli dojdzie do przełamania właśnie dołem, to powinniśmy zaobserwować w tym przypadku również zniżkę w stronę 7156. Natomiast wybicie się ponad 7288 to wygenerowanie klasycznego ruchu na ponowny impuls, znaczy wygenerowanie ruchu na ponowny taki target wzrostowy, czyli jeżeli pojawi się impuls wzrostowy, możemy wtedy obserwować ruch w stronę 7.3, 2.4, a nawet na nieco wyższe poziomy. Natomiast tak samo w tym przypadku nieco bardziej prawdopodobny jest scenariusz spadkowy. No i na sam koniec zerknijmy, jak przebiegają tendencje, w zasadzie jak zostały wykształcone w dniu wczorajszym, czyli dzisiaj przed otwarciem, to 2340, opór 2348. Mamy tutaj płasko, praktycznie płasko na EW20, lokalny poziom wsparcia 2327. Jeśli zostałby przełamany, będziemy mieć mocne zniżki, o ile status tego układu się na wykresie zostanie podażowy, to te zniżki mocno się pojawią. Natomiast jeśli zostanie przełamany opór 2348, to takie prawdopodobieństwo wystąpienia dalszych zniżek znacząco zmaleje, a ponownie pojawi się szansa na podejście w stronę 2370. Dziękuję za uwagę, mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.